Cześć moi drodzy, ja jestem Space Amphiria, a to jest The Legend of Zelda Breath of the Wild. Kolejna przygoda przed nami. No i mamy nową mapkę odkrytą. Udało mi się tutaj wejść, wdrapać na tą wieżę, ale to oszczędziłem wam już tego. Musiałem tutaj zastosować pewien fortel, obejść troszeczkę naokoło i z tego wzgórza zeskoczyłem po prostu na tą wieżę, tam, którą widać tutaj, prawda? Bo z dołu ciężko było na nią się dostać. To tak myślałem, że trzeba będzie, czyli z tamtego o wzgórza, które tutaj widać, tam trzeba się dostać i siup, tutaj wskoczyć. Tak właśnie od początku myślałem, ale na poprzednim odcinku jeszcze było mi nie po drodze jakby. Dobra, a tutaj mamy dzisiejszy odcinek, to będzie właśnie odkrycie nowego szrajnu, czyli tej takiej kapliczki, to gdzieś tutaj pika już. Więc chcę się tam dostać, no to cóż, idziemy. Co my tutaj po drodze mamy? Właśnie jakieś fajne bajorko, to pewnie ktoś wyskoczy zaraz. Zobaczcie, co to za woda jest tutaj bulgocząca. O fuck! O ciesz! Kręcę, zobaczcie. To jest no bagno wciągające. Już myślałem, że wszystko widziałem, ale nie. Ale tu się dostaniemy na środek. Z tego skoczymy. Bo tu coś jest fajnego. O! Krok. Hej, odkryłeś mnie. To są ziarenka krogu. Do czegoś tam one można potem na coś je zamienić. No super. To ty tutaj sobie bądź, to rzućmy. Robienie w niego, bum. I ten... Cześć, cześć. No dobra, on się z nami żegnał, a ja muszę stąd wyskoczyć. Wydaje mi się, że po prostu trzeba... O, tak. Tutaj jest pełno zagadek w tym świecie, więc trzeba wszystko sobie po kolei odkrywać. Teraz gdzie jest tutaj ta... No właśnie, gdzie to może być? Bo tu przestało pikać. Czyżby to było gdzieś wyżej? Zaraz zobaczymy. Wejdziemy sobie tu do góry jeszcze raz. Tym razem chcę wdrapać się wyżej i zobaczyć z góry, może po drugiej stronie właśnie. Oj. Ale myślę, że tutaj chyba wejdę bez problemu. To są banany, takie mieczowe banany. Mam nadzieję, że dają dużo życia. Ogólnie chyba to jest koniec mapy. Tu widać już tą zatokę. Z takim pięknym zachodem słońca tym razem. Już mamy 21:20. No i tutaj... Co tutaj jest na dole? To jest, kurczę, jakaś... No. Właśnie wygląda na to, że tutaj jest ta... Kapliczka, ja sobie to zaznaczyłem, ale nie, bo tak by pikało. Czyli kapliczka musi być gdzieś... Gdzieś w innym miejscu. Dobra, pika tutaj. Jeszcze, a to on już tutaj wyzienał ducha, no. No właśnie. A to przez chwilę mi się wydaje, że tutaj jest na dole. Czy to jest to? Zobaczmy jeszcze. No
mi się wydaje, że tu musi być gdzieś na dole, dobra. Że to jest właśnie... No dobra, ale ja tak czy owak tego nie znam, więc to sobie zlecimy na dół. Sztal Amzei, czyli taka jakby... przy jeziorze, bo to jest jezioro jednak. Tutaj. A to są stajnie, stajnie przy jeziorze. Pogadajmy. No, podziwiasz pewnie te wodospady przy Floria. A, jezioro nazywa się Floriazy. I te wodospady tam wypływają właśnie. A nad tymi, nad tym największym wodospadem jest coś interesującego do zobaczenia. Najlepiej, żebyś zobaczył to z tej... z lornetki. To pewnie tutaj. Ha, czy ja coś tu widzę? Coś interesującego? To nie wiem. O ile to jest ten kierunek, no są tutaj wodospady, ale... Ale zaraz, najwyższy wodospad... To może jest tutaj? Tu w oddali jest jakiś wulkan chyba. No ale dobrze, warto zapamiętać, że tutaj jest coś faktycznie ważnego do odkrycia. No właśnie, jest coś ważnego do odkrycia, ale co dokładnie, to tego nie wiem. No nic, pójdziemy, pogadamy sobie tutaj. Ja pamiętam, w ostatnim odcinku byliśmy we wiosce rybackiej, ale ja poszedłem jednak tutaj na troszkę, zobaczyć co tutaj jest fajnego, jeszcze tą mapkę odkryć. A, możemy odebrać swojego konia tutaj. Płotka albo siwek niestety jest unterwegs, nie wiem czy my możemy. Możemy siwka wziąć, bo płotka jest w... Dobra, czyli siwka można tutaj jakby przetransportować do tej stajni. Te stajnie są... No dobra, on tam nam przypomniał, że możemy z kimś pogadać, jak jeździmy. To jest takie nieistotne czasami, takie wskazówki. Teraz zobaczmy jeszcze tutaj, co jest. Na razie nam tutaj pika. Geryśte kysie, czyli to są takie przepisy kuchenne. A nie, to jest akurat bajka. To są plotki kuchenne. Myślałem, że to będzie dotyczył jakby takich przepisów, bo patrzę na to, że jest kuchnia, ale to są plotki kuchenne. Dawno, dawno temu żył sobie stary myśliwy. Kiedy wrócił późno ze swojej pracy, zobaczył poruszające się w ciemności światło. Nie myśląc długo, wyciągnął strzałę, tylko że zamiast tej łupu znalazł tam kilka rubinów. Od tej pory strzela za każdym razem, kiedy tylko zobaczy światło i stał się bogatym człowiekiem. Z pewnością wierzy w to, że wierzycie w to, że to jest tylko bajka, czyż nie? Ale od tego czasu opowiada mi o tym coraz więcej ludzi, którzy właśnie zobaczyliby w lesie taki na niebiesko świecącego zająca. No i od tej pory jako temat do szóstego wydania mojego, stało się to tematem szóstego wydania mojego małego magazynu. Czyli jeżeli chodzi o to niebieskie światło, o to światło z bajki, to w takim razie chodzi pewnie o tego
na niebiesko świecącego się zająca. Kiedy go znajdziecie, można dojść do dużego bogactwa. No i mamy 5 punktów. Ale jest tam mały haczyk. Bez łuku i strzały nie da się tego zrobić. Nie ma szans. Czyli dobra, czyli wiemy już, że takie malutkie światełka, widzicie, które ja widziałem tam coś takiego, to nie trzeba tego gonić, tylko trzeba to po prostu zestrzelić z łuku. Ależ to kosztuje 20 rubinów. Nie wiem, co daje to spanie. Nigdy nie spałem, a może trzeba byłoby, tylko szkoda mi zawsze kasy. O, tutaj możemy coś w końcu upitrasić. No to oczywiście będziemy gotowali. Teraz zobaczymy, co my tu możemy zrobić. Hyrule Grass to weźmiemy sobie. Indie Hunt. Możemy do 5 potraw dodać. Tutaj prawie nie ma efektu. Niektóre z tych troszeczkę to serduszka dodaje. Zobaczymy, co mamy dużo tego, prawda? Tutaj mamy... O, Aozdała. To dodaje nam też ten miód właśnie, daje nam wytrzymałość. To można byłoby dodać jako drugą. Tutaj mamy Schleichen, to są do skradania się. No to nie wiem. To ja nie wiem, do czego służy. Czy to można dodać? Faktycznie można. A to jest, kurczę, taki kamień ogniowy. Nie wiem. Nie wiem, co on daje. To jest bursztyn niby. Opal. Slime żel. A to on może dodać różne efekty. Zobaczymy, co to da. I dodamy tego banana po prostu. No dobra, i teraz wrzucimy to do garneczka. O. Przy tej... czy coś źle poszło po prostu? Kurczę, nie bardzo, nie wyszło. Nie bardzo wyszło. Dobra, spróbujemy zrobić nową potrawę. Widzicie, to chyba przez ten... przez to. Feuerstein. To jest chyba zły składniczek. Więc spróbujemy coś innego. Tutaj damy taką potrawę zwykłą. Zrobimy sobie z bananów. Dwa banany damy. I może jakiegoś grzybka do tego, albo... No nie, do tego też nie. To muszą być raczej zjadliwe. Maxi rybę. To jest, kurczę, drogie. Znaczy, to tylko dwa mam tego. A możemy też serce dodać, ale zobaczymy. To jest bardzo rzadki składnik. To chyba nie damy tego. A tu? To jest ząb. Z insektami albo podobnymi daje się z tego zrobić jakieś lekarstwo. Ale to muszą być jakieś insekty. Ja chyba tego nie mam. No ale czytam tutaj... O, na przykład z tym można by było zrobić. A to damy z grzybem tym po prostu. Powinna wyjść tym razem. No dobrze. Dzikie warzywa wyszły nam. Coś takiego. Oczywiście będziemy dalej robili, bo to nie ma co. Mamy jedną rybę. Możemy wziąć rybę. Z bananami połączymy ją. I dodamy jeszcze, możemy dodać jabłko. Nawet dwa. Zobaczymy, co wyjdzie. Ryba z jabłkami to tak... Może być ryba z jabłkami. O, Kraft Koch Obst, czyli dodające nam siły, zobaczcie. No to jest fajne, to jest dobre. Czyli ta ryba się przydaje tutaj, żeby to połączyć ze sobą. Jest bardzo dużo różnych możliwości. Damy
Dwa banany. Tego grzyba. Ale by trzeba było wziąć coś z mięsa. Możemy dodać jeszcze tą rybę. Mamy cztery i damy może jeszcze frostlinga. Pewnie coś fajnego wyjdzie, zobaczmy. Bum. No nie bardzo. Tylko ma jeden. Szkoda, zmarnowałem tą rybę, bo nie wyszło nic. Ale jeszcze zróbmy coś, bo to się przydaje zawsze. Może tego, z tego miodu bym coś zrobił. Miód. Damy go z dwoma bananami. I dwoma jabłkami możemy dać. Słabo wyszło. Uczyniłem. Nie chciałem czekać do rana. Jest piąta rano. No cóż, już poczekaliśmy sobie trochę. Chciałem jeszcze pogotować. To jest oko. Możemy zrobić to. Tu mamy to. To i horn. I nie wiem, czy jajka. Nie, chyba jajka to nie dać. Zrobimy tą żelatynkę dać. Zobaczymy, co wyjdzie z tego. A to jakieś lekarstwo chcę zrobić. O kurczę. O, nie wyszło. Dubioza, dziwna taka jakby szlam. Dziwny szlam mi wyszedł, coś w tym stylu. Czy nie wyszło za bardzo? Dobra, spróbujemy może inaczej. Z insektami. No dobra, insekty. No to ja mam... Kurczę, tego spróbujemy dodać. To może dwa nawet. No jakiś insekt jest, zobaczymy, co wyjdzie. O, wyszło. O, wyszło. 7 minut mamy. Dodatkowy efekt skradania się. No dobra, zobaczymy, czy mamy jeszcze jakieś insekty tutaj. O, mamy. Krab, ale krab to chyba... Dodaje nam wytrzymałość, znaczy no, odporność, ten krab. To spróbujemy go połączyć. Raz, dwa. Z czterema bananami po prostu. Kraba z bananami. Zrobimy. Ale to słabo wyszło, bo chciałem, żeby odporność wzrosła. Ale niestety nie wyszła. Jak tutaj dodać jeszcze? Tu mamy mleko. Dobra, damy to mleko. To się nie nadaje do jedzenia. Ryż. No, ten ryż to taki rzadki składnik. Mam tylko jeden. Może grzyby i te banany, bo ich mam dużo, więc damy jeszcze... Tutaj też jest eichel, to są te oczywiście żołędzie. Dobra, damy banany. O. Takie wyszły jakieś potrawy, ale nic fajnego. No dobra, jedna wyszła fajna potrawa. A reszta to głównie dodaje nam te serduszka, no cóż. Dobre i to. Mamy tego konia niby, nie? Tylko co nam koń da, jak my tutaj, kurczę, gdzie tutaj jest ta? Hmm.
Dobra, koń biegnie. No to pojedziemy tym mostem tutaj. Jest tutaj. O, shit. Uciekłeś, no. Dobra, dobra, to pod... Inne obłożenie klawiszy, niestety. Spokojnie. Zobaczcie, co tutaj jest. Pędzący smok, znaczy wąż. Myślałem, że to wąż jest, a to był jakiś... Czyli ta kapliczka jest... Gdzie jest ta kapliczka? No mi się wydaje, że musi być w takim razie pod... Albo jest u góry. No nie widzę jej za bardzo. Wdrapać do góry, może coś to da. Może jest u góry. Tak pika dosyć intensywnie w tą stronę. Chyba się uda wdrapać. Chyba, no nie jestem pewny. No, chyba się nie uda. Zobaczymy. No. W dobrym momencie, jak zrobimy to wybicie, to zyskamy zawsze dodatkowy skok. No i co, to jest jeszcze wyżej? To wychodzi, że to jest w tą stronę. No ale teraz to mi przestało pikać. Trudno powiedzieć, gdzie to może być, ta kapliczka. Spróbujemy wejść do góry, bo podejrzewam, że ona znowu jest gdzieś ukryta dosyć sprytnie. Zabierzemy.
mamy znowu sygnał u góry. Ale to jest przecież to miejsce, to jest ta... to gdzie byłem przed chwilą. Ja tu nie widzę żadnej kapliczki. Może trzeba jeszcze wyżej się wdrapać. To czy tutaj się uda? Jest dosyć wysoko, zobaczymy z tej strony. To jest problem, pytanie. Chyba się uda, bo tutaj... A co to jest to? Czyli tutaj mamy, to jest jakiś materiał wybuchowy, mi się wydaje, że można go wykorzystać do stworzenia chyba czegoś, co wy... Bo jak się go dotknie, widzicie, to on ma jakąś taką właściwość. Dobra, idziemy dalej, bo cały czas pika mi, więc wejdę do góry. Próbuję dostać się do tej właśnie... Dobra, musimy wziąć to. Dobra, chyba pora jest, żeby coś z tych moich potraw zjeść. Może być to w sumie. Wyżej. Dużo. No nie dużo mu to zabrało życia. Gdzie on jest? Spadł na dół. A tutaj jest w ogóle cały ten sztab broniący tutaj tej twierdzy, mini twierdzy. No nie zupełnie mi chodzi o to, żeby ich atakować. Jest dużo. Nie tak dużo, ale... Dobra. Już sam dostałem i to sporo. My tutaj zabrali życia. Thank you.
rozgrywki zawsze są dosyć długie w ten. Jest 240, to dosyć dużo mają życia niestety tutaj te. Ale czy tu na dole, bo ja tak naprawdę chcę się dostać do tej kapliczki. Nie chcę tutaj walczyć z nimi niepotrzebnie, marnować strzały, ale jak widać, to nie wiem, czy tutaj ona jest. I gdzie jest? Może wejdziemy na drzewo. Dosyć wysokie. Coś się da stąd zobaczyć. Generalnie to niestety nie widzę nic tutaj. A kapliczka jest jednak w drugą stronę. Cię szybko się niszczą to. A, ten to strzela w ogóle. No to ciekawe. Nie wiedziałem, że taka broń jest, ale jest. Normalnie można. No cóż, chyba nie znajdę tej kapliczki. Nie wiem, gdzie ona może się ukrywać. Czy gdzieś jest na dole? Jednak. No, teraz mamy sygnał dużo mocniejszy. A może tu jest wejście do niej? Tylko trzeba to rozwalić. O, faktycznie. Ale numer. To w końcu znalazłem jednak. Sai Uoto Shrine. No dobra, i to sobie zrobimy w następnym odcinku, bo to jest w ogóle ciekawe, że ona tutaj była. Także dzięki za uwagę i do następnego. Hej.